teraz powiem to, o czym mówię. Proszę bardzo, pan przewodniczący, bardzo go proszę. Swojej uchwały w sprawie opinii do warunków zawodowych oddzielnej inwestycji pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, maksymalnie 3 przy ulicy Aleksandrów w Krakowie. Opinii się negatywnie warunki zawodowe dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, maksymalnie 3 wraz z garażem podziemnym na ziemi miejscowym kosztującym infrastrukturą techniczną, w tym stacjonarną, komunikacją oraz zagospodarowanie terenów położonych na działkach 56-19, a także w zakresie infrastruktury na części wymiarze 29-44, 340-21-112, 72-441-1-2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 -
tereny te stanowią część kwadratu, co najmniej 10 innych niż niezabudowane lub w ogóle niepełnych funkcją posługą. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? To jest miejsce. To jest od między Strażą Pożarną a... Na prosto kościoła. Na prosto kościoła, tam jak jest nie, nie. Centrala telefoniczna. To na przed centralą, za policją, a centralą telefoniczną. Potężne, kilkunastopiętrowe, trzy bloki w tej luzerce. A są jeszcze dwie inne na tym samym terenie, z tym, że dwa 36-metrowe wysokości bloki lub cztery o podobnej wysokości. Wyższe niż na Polonii. Tak jest. Wyższe niż na Polonii. Proszę bardzo. A, chciałem też powiedzieć, czy to też obejmuje park Aleksandry? Nie. Ten teren nie obejmował parku. Ale jest to teren... Ale co mówisz? Nie obejmował terenu. Nigdy nie obejmował terenu. Po tej stronie ulicy Aleksandry nie ma zabudowy mieszkaniowej. No, po tej nie ma. Dopiero przy ulicy Wysokiej. Dopiero jest to 4-piętrowce. Przy ulicy... No, Kelimeny lub Aleksandry, druga strona. Nie, ale na drugą stronę. Pod tą stronę idą. Nie ma. A po Wesna. Podłem, dopiero przebudowę, ale oddalone. A jaki, kto się starał o tamtym rejonie? Już powiem. Pan, jakiś inwestor, ale nie pamiętam. Moment, już to podaję. Tam nie ma inwestora podanego, tam jest osoba składająca. Więc w tym przypadku jest to pani... Elżbieta Klonowska. Bez firmy, bez niczego. Jako osoba fizyczna może to składać. Potem będzie przepisywać w CERP-ie. To jest projektantka. No i zresztą projektantka nie architektury, tylko instalacji sanitarnych. Miałem przyjemność spotkać ją wczoraj. Pierwszy raz w życiu. Proszę. Dobrze. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Są jeszcze dwie takie same, tak? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada przyjęła. Przechodzimy do kolejnego.